bo od tej linii zaczną się całe zawody. Przy okazji indywidualnych międzynarodowych mistrzostw Ekstraligi poznamy Turbo Ridera, Turbo Kozaka, Ekstra Ridera, Wild Ridera, jakkolwiek sobie to wymyślimy. Chodzi o znalezienie zawodnika, który najlepiej czuje się na motocyklu, który z motocyklem żużlowym potrafi zrobić wszystko. Będzie zajwaniał na jednym kole, będzie robił slalom, czyli generalnie takie rzeczy, które trzeba wykonać na placu, zdając na prawo jazdy kategorii A. Moim zdaniem nie uda się żadnego. Pierwszy startuje Martin Waculik. Dawaj, Martin! Zadanie jest bardzo proste. Każdy zawodnik w stylu Le Mans podbiega do swojego motocykla, odpala go i rusza. Liczą się tylko te sekundy, kiedy Martin jest dwoma kołami na torze. Zatem opłaca się jechać na jednym kole jak najdłużej, bo wtedy jak najmniej czasu będzie miał liczone. No na razie radzi sobie bardzo, bardzo, bardzo dobrze i ciągnie ile może. No i koniec. Dużo, dużo pojechał na jednym. No i jak to oceniacie, panowie? Okej? Okay? Tam, a szczerze? Gdybym wiedział, to bym się nauczył z czterech wrażenia jeździć na kole. Już, kolej, drugi. Następny, dawaj, braćku. Jak, Martin? Ale masz przewagę, bo masz próbę toru jako jeden z nielicznych tutaj. Tylko, że na jednym kole, co to tam? To teraz oglądamy Bartosza. Tak jest. Pod bandę, bracie. Postartujemy go? To jak krzyczę, ty machaj. Bartek! Odpali? Nie odpali. Poszedł. Strasznie dużo wyścigów wygrał w tym roku, to ma obcykaną jazdę na jednym kole, nie? Taką sytuację, że chciałeś pójść na koło, ale ci się nie udało? Dużo razy. Dużo razy? Dużo razy. Bartek, jak tam próba toru? Super, super. Dzięki. Dzięki za pływ. Idziemy startować Petera. Jego stąd nie wystartujemy, bo on sam się wyrwie, trzeba go trzymać. Trzy. 2, 1, poszedł! To jest matador miejscowy, on tu musi wygrać. Jak nie wygra, będzie to powtarzał. Raz, drugi, trzeci. On już nie opadnie! On już nie opadnie! Nie super. Jak tam, Peter, wyjście z łuku? Spadłem. Spadłeś? No. No to widzisz, masz próbę toru zaliczoną. No. Czy ktoś potrzebuje wyjaśnienia, czym jest slalom? Generalnie chyba trzeba zrobić, wyliczyć tak, nie? Żeby zawrotka była w lewo, nie? Bo przez hak będzie wam ciężko. Ale co, to tam jest powrotem, slalom, tak? Zawrotka i meta. To szybciej, tak? To szybciej, no. Lewo, prawo, tak, lewo, prawo, tak, lewo. Tak, czyli z tak. Lewej pierwszy, czyli pierwszy bierzemy w prawo, tak? Nie, tak, no, pierwszy okay. Lewo, tutaj, z tej strony. Tak, tak, lewo. Żeby zawinąć bez haka w lewą stronę. Przed chłopakami slalom najprostsza możliwa konkurencja, tak naprawdę najwięcej kursantów na niej oblewa. Czy to egzamin na prawo jazdy, czy w ogóle slalom jest przerąbany, chociaż jest najprostszy. 3, 2, 1, poszło! Było
było dużo lepiej niż się spodziewałem, ale to trzeba mieć żużlowy motocykl, nie? Na asfalcie byś tego nie zrobił. Martin Waculik, człowiek z Żarnowicy, teraz na Stalowie. 3, 2, 1, 2, 3. Delikatne, to było działko, wszystko na nodze, pięknie, chyba będzie szybszy. Bartosz Martik, najlepszy junior polski lidze, mistrz polski junior, wicemistrz polski senior, 3, 2, 1. Płaci frycowe. Stopera, dla mnie wygrał Martin, drugi był Peter, trzeci Bartek. No zaraz zobaczymy. Dobrze, panowie, to jeszcze prawo jazdy. Chciałbym zobaczyć każdego z was i nie jesteście wolni. Ja idę do domu. Dziękujemy bardzo, będziemy teraz wszystko liczyć. Żarty żartami, ale jak policzyliśmy punkty, zabawa się skończyła i zawodnicy zakwestionowali oficjalne wyniki. Potrzebna więc była dodatkowa poklatkowa analiza sekunda po sekundzie, kto ile czasu spędził na jednym i na dwóch kołach. Poprosili o wyniki pocztą, wysłaliśmy je razem z mandatami i punktami karnymi na adres zamieszkania. A jeśli chodzi o to, co tu się działo, wyniki są następujące.